Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy Media Tester. Obecnie na naszych testach mamy Samsunga Galaxy Note 4. Wiem, że bardzo dużo osób zastanawia się nad jego zakupem, szczególnie ze względu na jego naprawdę już coraz lepszy wygląd, wyśmienite parametry techniczne, świetny ekran. Tak więc nie ma się co dziwić, że wiele osób zastanawia się nad zakupem tego dokładnie smartfona. W tym filmie omówmy sobie krótko obudowę tego smartfona. Czym się różni względem Note'a trójki, którego też już kiedyś testowałem? W głównym parametrze wielkości to tutaj niewiele się zmieniło. Mamy tutaj wysokość 153,5 mm, więc dalej jest to duży smartfon i zresztą nigdy się to raczej nie zmieni. Jeżeli chodzi o serię Note, szerokość 78,6 mm, no to też jest dość sporo, tak więc do kieszeni da się wsadzić, ale nie jest to jakoś rewelacyjnie. I grubość tego smartfona razem z wystającym obiektywem aparatu to jest 8,5 mm. No i omówmy sobie teraz to, co istotne. Tylna część tutaj się lekko zmieniła, już nie mamy tych takich przeszyć, które były tutaj w Note trójce. Wydaje mi się, że teraz to rozwiązanie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wszystko wygląda dobrze, szczególnie ze względu na to, że producent zastosował już tutaj dookoła obramowanie nie plastikowe, jak to miało miejsce w trójce, tylko mamy już tutaj aluminium, jakiś stop aluminiowy dokładnie. Dodatkowo jeszcze ścięte są wszystkie kanty, tak jak tutaj widzicie. Postaram się Wam przybliżyć, poczekajcie. O, jak widzicie, wszystkie kanty są ścięte. Wygląda to naprawdę dobrze i świetnie komponuje się z tylną obudową, którą tutaj, jak widzicie, mamy i jest tak zakończona idealnie, żeby wchodzić. Nie ma tu żadnych kantów, które, że tak powiem, mogłyby denerwować. Tak to wygląda. Omówmy sobie po kolei może wszystkie części tej obudowy. W tylnej części pod aparatem, który mamy oczywiście tu, jeżeli nie zakupimy sobie jakiegoś covera Samsunga, to ten panel tylny będzie wytrzymały, co prawda, ale jeżeli chodzi o ten obiektyw tutaj aparatu, który mamy, tu już zaczyna się rysować. Rysować się po prostu przez ocieranie smartfonem o powierzchnię. Tak więc zalecam zakupić sobie flip cover albo S-view cover. On spowoduje, że tą obudowę tylną zastępujemy tym panelem z etui i aparat jest zrównany powierzchnią, ponieważ tamten tylny panel z tego etui jest mocniejszy, trwalszy i jest po prostu grubszy troszeczkę. Tak więc cały smartfon będzie grubości wtedy 8,5 mm i zabezpieczymy sobie dzięki temu dodatkowo nasz aparat przed szuraniem. Tak więc zaraz po zakupie proponowałbym od razu zakupić sobie S-View cover albo na przykład flip cover lub jeszcze inne odmiany, które u Samsunga możemy spotkać. Dobra, teraz to co konkretne. Pod aparatem mamy tutaj oczywiście diodę doświetlającą, mamy tutaj obok czujnik promieniowania ultrafioletowego oraz czujnik pulsu serca. Tak naprawdę wielu z Was nie będzie tego używać jakoś specjalnie zbyt często. Zdarzy się pewnie, żeby komuś coś pokazać, albo po prostu jeżeli nam te pomiary coś dają. Dodatkowo mamy tutaj też czujnik natlenienia naszej krwi. Tak więc czujnik, ten pomiar po prostu tlenu w naszej krwi. Działa to i działa. Jakieś wyniki to przedstawia. Jest to oczywiście do domowych celów, takich powiedzmy bardziej rekreacyjnych. Coś to daje, ale na pewno nie są to tak dokładne pomiary jak urządzeniami idealnie do tego nadającymi się, czyli specjalnymi urządzeniami medycznymi. Ok, tak więc tu aparat mamy 16-megapikselowy. Jest to matryca Exmor Sonego, jeżeli dobrze pamiętam, znaczy firmy Sony. Sprawuje się w moim przekonaniu bardzo dobrze. Zresztą macie już filmy, sample, jakie zrobiłem. Tak samo zdjęcia na naszym kanale MediaTester na YouTubie. Zobaczcie sobie. Omawiam tam kwestie zdjęć w różnych trybach, jak wyszły, bez żadnej ściemy, bez żadnego koloryzowania tych zdjęć, edycji. Po prostu tak jak są, tak je wrzuciłem, żebyście mieli pełną świadomość. Naprawdę dobre te zdjęcia robi aparat tylny, szczególnie że mamy tutaj zaimplementowaną optyczną stabilizację obrazu. Dobra, jeżeli chodzi o budowę, prawy bok biedny, bo biedny, mamy tutaj guzik włączania, wyłączania albo blokowania, odblokowania ekranu. Góra 3,5 mm gniazdo, oczywiście słuchawkowe, do tego mamy oczywiście mikrofon i
to, co istotne dla wielu z Was, niektórzy oczywiście nawet w ogóle tego nie używają, jest to nadajnik podczerwieni, czyli umożliwiający nam sterowanie naszym na przykład telewizorem, jakimś sprzętem audio i tym podobne. Ok, w lewej, na lewym boku mamy tutaj guzik głośniej, ciszej. Ten guzik działa precyzyjnie. Dodatkowo zauważmy, że tutaj on leciutko nawet odstaje w miejscach, gdzie mamy po prostu nacisnąć. Jest to naprawdę wygodne, fajne rozwiązanie. Fajnie to zrobili w tej wersji. Dalej, od spodu jak widzimy dwa mikrofony. Tutaj mamy gniazdo USB mikro, znaczy mikro USB 2.0, czyli z trójki już zrezygnowano jak na chwilę obecną w Galaxy Trójce, w Note, przepraszam, w Galaxy Note Trójce było to gniazdo USB 3.0, tu mamy z powrotem 2.0. On jest w moim przekonaniu znacznie bardziej, lepiej to wygląda, a z drugiej strony jest poręczniejsze. Większość ładowarek mamy tutaj z wykorzystaniem USB, mikro USB 2.0, a kolejna sprawa jeszcze jest taka, że nie potrzebujemy szybkości USB 3.0 w smartfonach tak naprawdę, ponieważ USB 2.0 w high speed jest naprawdę bardzo wydajne, bardzo szybkie i w pełni wystarczające, tak więc pamiętajmy, że jeszcze mamy ograniczenia potem karty pamięci, wewnętrznej pamięci, tak więc te USB 3.0 i tak nie było nigdy konkretnie wykorzystywane. Po prostu ciężko wykorzystać je, więc USB 2.0 jest najbardziej optymalnym, najlepszym rozwiązaniem, w moim przekonaniu także. Ok, mamy tu oczywiście rysik, w którym możemy sobie różne funkcje robić. Oczywiście macie już filmik na naszym kanale Media Tester, jakie funkcje możemy nim wywoływać razem z praktycznym wykorzystaniem. Pokazałem tam, tak więc zachęcam Was oczywiście. W tylnej części obudowy mamy tutaj głośnik. Ten głośnik jest pojedynczy, nie mamy tu głośników stereo. Ten głośnik w moim przekonaniu zachowuje się bardzo dobrze, tak jak to w większości w Samsungów jest. Nie żebym tu jakoś specjalnie zachwalał Samsungi, ale akurat Samsung, jeżeli chodzi o głośnik umieszczony w tym miejscu, mnie do gier, do aplikacji jakichkolwiek, cokolwiek bym sobie robił, po prostu mnie to nie przeszkadza. Nie, szczególnie, że tutaj ten grill, że tak powiem, ujście dźwięku jest takie wystające, więc trzymając telefon w ręku bez problemu palcem wyczujemy miejsce, w którym wychodzi dźwięk po prostu, dlatego będziemy trzymać w taki sposób, jakkolwiek będziemy grali, że nie będziemy po prostu najeżdżać palcem. To jest dobre rozwiązanie. Dźwięk jest głośny, wyraźnie czysty, bez basu. Wydaje mi się jeden z najlepszych dźwięków, jakie są w smartfonach. Oczywiście wielu z Was, z wielu z nas, ja też może, być może życzylibyśmy sobie jakieś głośniki stereo tutaj z przodu, tak żeby to wyglądało tak nie wiem jakby to miało wyglądać, żeby ten dźwięk był taki z lekkim basem, taki bardziej stereofoniczny, to, tamto, siamto. Powiem Wam szczerze, miałem różne smartfony z głośnikami stereo. Ten dźwięk jakoś nie porywał mnie, nie był dla mnie jakimś wzorcowym i wcale ten dźwięk nie był lepszy, jeżeli chodzi o smartfona. Tak więc mnie, powiem Wam szczerze, bardzo pasuje tutaj ten głośnik w tym miejscu i ten głośnik, który jest stosowany tutaj w Samsungach S4, S5, nie wiem jakim jeszcze, w tym Note 4, 3. Ten dźwięk jest w pełni dla mnie akceptowalny i w pełni wystarczający. Jeżeli chcę sobie posłuchać muzyki w lepszej jakości, to oczywiście podłączam sobie słuchawki Bluetooth albo kablowe i wtedy słucham sobie już, wymagając od dźwięku znacznie wyższej jakości. Dobra, co jeszcze? Obudowa, tak jak mówiłem tutaj, taki plastik imitujący skórę, jak widzicie jest taka faktura ala skóry, to powoduje, że ta obudowa się w ogóle nam nie palcuje, trzyma się bardzo dobrze, pewnie się smartfona trzyma, nic tu się nie ślizga, jest to naprawdę dobre rozwiązanie, w moim przekonaniu takie rozwiązanie klasy premium, które naprawdę warto smartfona po prostu położyć i on nikomu nie kuje w oczy jakimś popalcowaniami, syfem i tym podobne. Wygląda to dobrze. Przedni panel, tak jak już widzicie, 5,7 cala ekran, Super AMOLED, quad rozdzielczość, czyli 2560 na 1440 pikseli, to jest naprawdę bardzo dużo. Czy Full HD wystarczyłoby? W trójce, w Note trójce mieliśmy Full HD, to już było naprawdę dużo, było naprawdę dobrze. Jednak teraz tym Quad HD tutaj, powiem Wam szczerze,
Fajnie, że jest ta rozdzielczość. Ona się szczególnie przydaje, gdy otwieramy jakieś szerokie, rozbudowane strony www. Nie chcemy w ogóle pomniejszać, nie chcemy dobrze odczytywać tekst bez powiększania palcami, a tak samo obsługując na przykład jakieś aplikacje z jakimiś tabelami typu tabele Excela i tym podobne. Ta rozdzielczość wtedy naprawdę daje radę. No i oczywiście bardzo się przydaje, oczywiście w wykorzystaniu trybu multi-window lub po prostu okienek wyskakujących, ale o tym macie w innym filmiku o SPN-ie, czyli o rysiku. Dobra, u góry mamy dwa czujniki główne, czyli zbliżeniowy czujnik światła, kamerkę 3,7 megapiksela umożliwiającą nam robienie sobie takich autoportretów panoramicznych, w związku z tym z ręki zrobimy zdjęcie wszystkich kilku osób, które stoją i chcą sobie zrobić takie zdjęcie à la selfie. Głośnik, który mam zastosowany w Samsungu, to już tutaj za bardzo nie ma co mówić. W każdym Samsungu ten głośnik sprawia się bardzo dobrze i nie spotkałem się z kimkolwiek, kto by narzekał, że nie słyszy, no chyba że uszu nie mył przez rok. Dla mnie ten głośnik działa rewelacyjnie i zawsze wszystkich bardzo dobrze słyszę we wszystkich Samsungach, jakie miałem okazję użytkować, testować. W dole guzik zaimplementowanym czytnikiem linii papilarnych, czyli skanerem linii papilarnym, który możemy po prostu sobie odblokować smartfona lub dokonać płatności PayPalem, ewentualnie skorzystać ze witryn internetowych, które wspierają na przykład dokładnie ten czytnik, który jest zamontowany w Samsungach. Czy jeszcze coś? Oczywiście po lewej, po prawej dwa guziki, tutaj są poprzednie aplikacje, tutaj mamy wróć. To standardowo, tutaj się nic w tej kwestii nie zmieniło. Ktoś tu coś narzekał w jakimś filmie, że tutaj jest jakaś ogromna szpara. Ja nie wiem, o czym ten ktoś mówił, że tu się da coś wsadzić. Ja tutaj żadnej szpary nie mam na wizytówki. Nie wiem, co to za filmy, tam ktoś opowiadał jakieś bajki. Jak widzicie, tutaj żadnych szpar nie ma. Cały smartfon jest w pełni tutaj zagospodarowany. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Jeszcze wróćmy tylko do jednej kwestii specyfikacyjnej może. Jak zauważyliście, tych mikrofonów jest tu bardzo dużo. Jeden, dwa, trzy. Ale o tym mówiłem w specyfikacji tego smartfona. Dzięki tym trzem mikrofonom możemy sobie naprawdę bardzo fajnie prowadzić nagrywanie rozmów w jakiejś konferencji w biurze. Do 8 różnych ścieżek rozpoznaje dookoła. Można sobie tam wybierać w dyktafonie różne tryby nagrywania, czy to wywiad, czy po prostu jako zwykły dyktafon. Okej, tak więc myślę, że to tyle. Dioda doświetlająca z tyłu w aparacie, ona jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Zresztą chyba jak we wszystkich Samsungach. Znowu chwalę i chwalę, no ale no po prostu jak coś jest dobre, to trudno mówić, że to jest złe. Ta dioda tutaj naprawdę fajnie doświetla. Macie w jednym naszym filmiku na kanale Media Tester filmik o aparacie fotograficznym, test aparatu i tam sobie możecie zobaczyć zdjęcia wykonane właśnie za pomocą tej diody LED-owej i bez niej. Naprawdę ona sobie świetnie radzi, a jeżeli jeszcze wykorzystujemy w aparacie technologię HDR, to te zdjęcia są jeszcze lepiej doświetlone. Zobaczcie sobie zdjęcia, myślę, że wszystko będzie jasne. Odnośnie obudowy, oczywiście otwórzmy ją jeszcze, bo tego nie zrobiliśmy. Oczywiście tutaj z lewej strony od aparatu mamy wgłębienie. Otwórzmy sobie tutaj paznokciem obudowę. O, ciach, ciach, ciach. Tak to wygląda w środku. Tak jak to widzicie, tutaj panel jest dość taki giętki, nie jest on jakiś specjalnie mocny, nie ma zaimplementowanego bezprzewodowego ładowania, tak więc musielibyśmy się wyposażyć oczywiście w SView covera z funkcją bezprzewodowego ładowania. Wtedy będzie ten panel twardszy, będzie tu zaimplementowany moduł, który umożliwia właśnie ładowanie za pomocą ładowarki indukcyjnej. Połączone będzie tutaj z odpowiednimi pinami. Tych pinów tutaj do wyjścia jest naprawdę bardzo dużo. Jedne są właśnie, niektóre są do tych właśnie funkcji, o których przed chwilą wspomniałem, czyli właśnie ładowania bezprzewodowego. Ok, bateria, którą mamy tu zaimplementowaną, 3220 mAh. W moim przekonaniu to jest naprawdę fajne rozwiązanie. W pełni wystarcza. Oczywiście osoby, które narzekają, to będą narzekać. Jest to naprawdę wysokie, wydajne ogniwo. Dlaczego? Ponieważ spokojnie możemy z tym smartfonem 2-3 dni użytkować go w normalny sposób. Czyli trochę internetu, trochę rozmów, trochę SMS-ów, trochę czegoś, trochę zdjęć i tak dalej. Jeżeli oczywiście zasiądziemy przed jakąś
wydajną, fajną grą, jakimś programem i będziemy siedzieć godzinami, to oczywiście będziemy potrafić ile? W jedną dobę, niecałą, nawet spokojnie, nawet i w 8 godzin da się, czy tam i 6, rozładować tego smartfona. Wszystko zależnie od tego, co robimy. Oczywiście nie można oczekiwać od tego smartfona, że będzie trzymał 2 dni, niezależnie co będziemy robić. To chyba byłoby troszeczkę niezbyt sensowne. Tak jak mówiłem, głośnik tutaj rewelacja. Mamy tu oczywiście slot micro SIM, czyli karty SIM. Oczywiście slot micro SD, czyli na naszą kartę pamięci. Aż 128 GB możemy wcisnąć. W związku z tym jest naprawdę bardzo dobrze. Czy coś jeszcze? Chyba to tyle. Tu oczywiście najważniejsza dla wielu osób, bardzo istotna rzecz jest ta, że możemy sobie baterię po prostu wyciągnąć i wsadzić. Czyli na przykład możemy kupić sobie w zapasie jeszcze jedną, albo na przykład zakupić sobie powerbank, przepraszam, dość pojemny. Zalecam oczywiście jakieś 10, 15, nawet 20 tysięcy mAh. I takiego smartfona możemy sobie w podróży sami ładować, bez poszukiwania jakichś ładowarek i innych jakichś tam, powiedzmy, źródeł energii. Tak więc zachęcam Was oczywiście do tego, aby sprawić sobie na przykład tę drugą baterię lub powerbank. Tak więc jak widzicie, konstrukcja smartfon, jak się trzyma tego smartfona, może powiem Wam od razu. Dla osób, które po prostu mają małe dłonie, ja akurat nie mam dużych dłoni, ja mam małe dłonie, to ten smartfon jest trochę za duży, trochę za duży. Powiem tak, w codziennym użytkowaniu, na przykład jeżeli chodzimy, nie wiem, do szkoły, gdziekolwiek, w jeansach i do jeansów wciskamy zwykle smartfona, to ten smartfon nie jest dla takich osób. Znaczy, jest oczywiście, że spełni się, będzie dostarczał bardzo dużo jakiejś tam radości i tak dalej, jednakże on po prostu będzie przeszkadzał w siadaniu i tak dalej, i tak dalej. Jest duży, jest kanciaty. Ten smartfon, on jest zalecany bardziej dla osób mniej jakby przemieszczających się, a jeżeli się już przemieszczają, to na przykład chowają tego smartfona w kieszeni kurtki wewnątrz, marynarki, koszuli i tak dalej. Wtedy to rzeczywiście ma jakiś tam większy sens, jeżeli chodzi o komfort przenoszenia. Tak więc jeżeli ktoś bardzo często przemieszcza się z miejsca na miejsce, to ten smartfon po prostu może być niewygodny, możemy go po prostu w jakiś sposób uszkodzić, mimo że konstrukcja jest naprawdę trwała, porządna i tak dalej. Tak więc powinno być ok, ale nie jest to smartfon dla ludzi takich bardzo mobilnych, na zasadzie przemieszczających się, o, w ten sposób, bo mobilnych to oczywiście tak. Polecałbym go na pewno jakimś biznesmenom, osobom, które bardzo dużo pracują w internecie, bardzo dużo pracują z informacjami internetowymi, czyli przesyłają jakieś sobie kwestie tekstowe, coś zredagować, coś gdzieś przepisać, coś gdzieś skopiować, coś narysować, projekty graficzne i tak dalej, to ten smartfon jest idealnym rozwiązaniem, szczególnie ze względu właśnie na rysik, który tutaj mamy, S Pen, no i DigiTeaser, który jest zaimplementowany w tym ekranie, o tym jeszcze nie powiedziałem. Ten DigiTeaser rozpoznaje 2048 punktów nacisku, może nawet nie punktów nacisku, tylko stopni czułości, dokładnie tak się to nazywa. Tak więc tym rysikiem, jeżeli cokolwiek sobie rysujemy, zaraz Wam coś pokażę, to ten obrazek, ten rysunek, ta kreska, to cokolwiek będziemy robić tym rysikiem, wszystko jest po prostu perfekcyjne. Możemy sobie na przykład narysować jakieś logo, coś komuś, przesłać do grafika, grafik, żeby na przykład wykonał to w Photoshopie czy w jakimś programie już profesjonalnie. Można zaznaczyć jakiś tekst. Naprawdę urządzenie bardzo multimedialne, rewelacyjne, jednakże nie jest to urządzenie moim zdaniem dla osób, które tak naprawdę siedzą, znaczy bardzo dużo podróżują, co chwilę wyciągają telefon, na przykład do czytania SMS-ów, Facebooków i tak dalej. To myślę, że to jest trochę za duży smartfon dla takich osób, ale dla całej reszty profesjonalistów, osób zajmujących się informacjami, przesyłaniem, przekazywaniem, interpretacją, no jakkolwiek informatyką, czyli automatyką informacji, to jest to po prostu rewelacyjne narzędzie pracy. Tak, to jest narzędzie pracy. Ono w wielu przypadkach może nam zastąpić laptopa, tableta, bez najmniejszego problemu. Ok, z mojej strony to tyle. Jak zawsze, jak się rozgadam, to się rozpędzam bez końca. Obudowa, rewelacja. Tutaj po prostu zastosowane są już naprawdę rewelacyjne materiały, plastik, ale już imitujący nam fajnie skórę, oraz dookoła mamy już metal, tak jak sobie
Tego wielu z nas życzyło. Samsung nas wysłuchał, można tak to określić, i spełnił nasze oczekiwania. Dlatego nie powinniśmy tutaj narzekać na tego smartfona, bo tutaj tak naprawdę nie ma na co narzekać. Jest to po prostu duży smartfon dla ludzi, którzy po prostu potrzebują dużej powierzchni do pracy. Ok, z mojej strony to tyle. Przepraszam, że tak długo. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału MediaTester. Jest już tam sporo testów z tego właśnie Samsunga Galaxy Note. Przed nami jeszcze dużo więcej. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Chcecie jakiegoś testu, konkretnie piszcie co pod filmem, a postaram się dla Was ten test wykonać. Jeszcze półtora tygodnia smartfona mamy na testach, tak więc recenzja dopiero powstanie za około półtora tygodnia. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.